Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Nazywam się Anna Jandziak, jestem dyrektorem Biblioteki Politechniki Opolskiej, a podczas dzisiejszego spotkania chciałam Was zabrać w wirtualną podróż, taką nietypową. Nasze spotkania są również wirtualne, więc mam nadzieję, że i ta wirtualna podróż nie będzie czymś wyjątkowym, natomiast miejsca, które odwiedzimy, mam nadzieję, że będą dla Was wyjątkowe, ponieważ będzie to podróż po najpiękniejszych bibliotekach świata. W myśl zasady, że każdy pretekst do podróży jest dobry, a każda opowieść to niezawodny sposób na rozpoczęcie przygody, chciałam Wam zaproponować odwiedzenie kilkunastu najpiękniejszych bibliotek świata. Oczywiście ten wybór jest takim wyborem moim, czyli nieobiektywnym. Każdy z Was podróżując mógłby stwierdzić, że jego lista wyglądałaby zupełnie inaczej. Natomiast uważam, że miejsca, które Wam chciałabym dzisiaj zaproponować, to są miejsca, które żaden podróżnik nie powinien przegapić. I już w tej chwili wyruszamy, zabieram Was w naszą wirtualną podróż. Pierwsze miejsce, które chciałabym, żebyśmy wspólnie odwiedzili, to jest Hiszpania. Będziemy w mieście Barcelona, w Bibliotece Uniwersytetu Fabra. W kampusie barcelońskim tegoż uniwersytetu znajduje się właściwie klejnot, tak można powiedzieć. I to jest biblioteka będąca klejnotem nie tylko ze względu na księgozbiory, ale także albo przede wszystkim na niebanalną konstrukcję z labiryntu łuków. Ta biblioteka znajduje się bowiem w miejscu dawnego zbiornika wodnego, zbudowanego pod koniec XIX wieku, a w projektowaniu tego budynku wziął udział bardzo znany hiszpański architekt Gaudí. I tutaj na zdjęciu widzicie bibliotekę kampusu, tak jak widać właśnie te słynne łuki, a pomiędzy nimi umieszczone regały z książkami. Przenosimy się z Hiszpanii do Danii, będziemy teraz w mieście Kopenhaga, w Królewskiej Bibliotece tegoż miasta. Siedziba Duńskiej Biblioteki Królewskiej jest położona w pobliżu portu w Kopenhadze i zwana jest nie bez przyczyny czarnym diamentem. Dlaczego? Zaraz zobaczycie na zdjęciach. Składa się ona z dwóch czarnych, takich lekko pochylonych brył i w kształcie kostek. Natomiast zewnętrzne mury biblioteki stanowią taką mozaikę z marmuru i ze szkła. I dzięki temu odwiedzający mogą podziwiać widok na morze. Tylko czasami warto się zastanowić, czy w tak pięknym otoczeniu można się skupić na lekturze. Niektórzy również zwiedzając bibliotekę muszą walczyć z lękiem wysokości. I tutaj na zdjęciu macie bibliotekę kopenhaską. Tak jak widzicie, przeszklony, piękny, czarny budynek, stąd ta nazwa Czarny Diament. Natomiast tutaj wnętrze biblioteki i tu jak gdyby widać uzasadnienie tego stwierdzenia, że można tu walczyć z lękiem wysokości, ponieważ poszczególne piętra biblioteki są połączone takimi wąskimi przejściami, kładkami na dość znacznej wysokości. A teraz z Danii przenosimy się do Portugalii, pozostajemy na kontynencie europejskim i będziemy gościć w Bibliotece Uniwersytetu w Coimbrze. Odwiedzający tę bibliotekę mają bardzo często wrażenie, tak zresztą o tym opowiadają, że ściany są wypełnione książkami aż po samo niebo. Dlaczego? Ponieważ w tym przypadku bardzo wysoko ten sufit jest posadowiony i jest bogato zdobiony z takimi pozłacanymi elementami z drewna. Ciekawostką tej biblioteki, też między innymi dlatego ją wybrałam, jest to, że w konserwacji książek znajdującej się w tamtejszej bibliotece pomagają kolonie nietoperzy, które już właściwie od stuleci chronią księgozbiór przed owadami. I tutaj widzicie właśnie wnętrze tej biblioteki, a zwłaszcza ten słynny sufit, który powoduje, że wydaje się, że biblioteki sięgają nieba. Teraz z Portugalii przenosimy się do Irlandii, do miasta Dublin. Tutaj będziemy zwiedzać bibliotekę Trinity College. Główną częścią tej biblioteki stanowi taki udostępniony dla zwiedzających tak zwany long room, czyli długi pokój, który ma 64 metry długości, przeszło 12 metrów szerokości. I uważane to pomieszczenie jest za największe pomieszczenie biblioteczne w Europie. I uważa się też, że ten długi pokój stał się inspiracją dla George'a Lucasa dla stworzenia Biblioteki Jedi w Gwiezdnych Wojnach. Tutaj na zdjęciu widzicie zewnętrzną fasadę biblioteki Trinity College, natomiast na następnym zdjęciu widać już ten long room, czyli ten długi na 64 metry pokój szeroki
na 12 metrów. Przenosimy się teraz z Dublina do Stuttgartu. Tym razem gościmy w Niemczech. Będziemy podziwiać Bibliotekę Miejską Stuttgartu. Jest to 9-piętrowa biblioteka, która przypomina z zewnątrz kostkę Rubika. Ma taką fasadę, która bardzo lśni w ciągu dnia. Jarzy się także o zachodzie słońca, natomiast nocą świeci na niebiesko. Natomiast dla kontrastu biblioteka wewnątrz jest całkowicie biała. I tutaj na zdjęciu widzicie bibliotekę w Stuttgarcie nocą. Tak jak mówiłam, przypomina kostkę Rubika i oświetlona jest w kolorze niebieskim. Natomiast wnętrze biblioteki prezentuje się w ten sposób, czyli jest całkowicie białe i właściwie jedynymi akcentami kolorystycznymi są wypełnione książkami regały. Teraz z kontynentu europejskiego przenosimy się do Azji. Będziemy gościć w jednej z bibliotek chińskich. I ta biblioteka jest jedną z najnowocześniejszych w tej chwili bibliotek na świecie. I w centrum biblioteki znajduje się taka wielka biała kula, która zgodnie z założeniami architektów miała przypominać oko. Półki natomiast ciągną się od podłóg aż po same sufity. Pomiędzy nimi są wkomponowane schody i na tych schodach można zarówno się nimi przemieszczać, jak i można siedzieć, czytać czy przeglądać wybrane książki. I tutaj na zdjęciu macie bibliotekę z zewnątrz. I w środku już jak gdyby delikatnie zarysowane takie białe oko, natomiast na kolejnym zdjęciu już jest przedstawiona biblioteka w środku. Czyli na jak gdyby centralnym punktem jest tak zwane oko, natomiast dookoła widzicie książki umieszczone na regałach. Ponieważ jest to stosunkowo nowa biblioteka, to te górne półki biblioteki są wypełnione atrapami książek. To nie są jeszcze prawdziwe książki, natomiast w miarę upływu lat, to będą one zapełniane nowościami i docelowo aż po sam sufit biblioteka ma być wypełniona zbiorami. Teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Tym razem będziemy gościć w bibliotece w Kansas City. To jest jedna z najciekawszych i chyba najbardziej znanych, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny bibliotek na świecie. Być może będziecie ją kojarzyć w momencie, kiedy pokażę Wam ją na zdjęciu, bowiem taką zewnętrzną fasadę biblioteki tworzą imitacje grzbietów okładek książek. I te okładki mają wysokość 7,5 metra, natomiast szerokość około 2,5 metra. I jeśli chodzi o dobór tytułów książek, to on także nie był przypadkowy. Doboru okładek na fasadę biblioteki dokonywali mieszkańcy Kansas City. Było zorganizowane specjalne głosowanie. I wśród 22 okładek można między innymi zobaczyć na przykład Władcę Pierścieni Tolkiena. I biblioteka prezentuje się w ten sposób. No jest to przemysłowe miasto, więc ta fasada taka kolorowa, książkowa, jest takim jak gdyby faktycznie najbardziej charakterystycznym punktem miasta i też jednym z najpiękniejszych. A teraz chciałabym zaproponować dwie zupełnie inne biblioteki. Może niekoniecznie w kategorii najpiękniejsze, ale bardziej w kategorii wyjątkowe. Pierwszą z nich to będzie biblioteka znajdująca się w Norwegii. Jest to Epos Bokbåt. I to jest biblioteka niezwykła pod tym względem, że znajduje się na łodzi i obsługuje właściwie wybrzeża Norwegii, czyli fiordy, wyspy i wysepki. Epos, bo tak nazywa się ta łódź, dociera do ponad 250 małych społeczności każdego roku pomiędzy wrześniem a kwietniem. Na pokładzie średnio znajduje się około 6 tysięcy książek, a oprócz tego załogę stanowi kapitan statku, kucharz oraz para bibliotekarzy. I tak wygląda łódź biblioteka w Norwegii. Natomiast jeszcze według mnie ciekawszą biblioteką jest tak zwany Biblioburlo i to jest biblioteka w Kolumbii. Jedna z najbardziej wyjątkowych bibliotek na świecie. Tą bibliotekę założył kolumbijski nauczyciel Luis Soriano, który zaczął dowozić do dzieci z obszarów wiejskich książki na dwóch osiołkach. Jak sam mówił w wywiadach, miał po prostu dwa bezrobotne osły w domu i postanowił uczynić z nich bibliotekę. Podobne biblioteki powstawały później w innych rejonach świata, między innymi w Etiopii czy w Kenii, tylko że tam zamiast osiołków książki dowożą wielbłądy. I tutaj na fotografii macie właśnie tą bibliotekę, macie jej właściciela, macie osiołka, który pełni tutaj rolę
bibliotekarza, można powiedzieć, a na grzbiecie nosi książki. No i na zakończenie tej naszej wyjątkowej być może podróży wracamy do Polski i ponieważ nasza podróż odbywała się pociągiem, między innymi, kończymy ją na stacji. Na stacji Kultura w miejscowości Rumia. Każdy, kto ma pociąg do literatury, może przyjść do dawnej poczekalni, która została obecnie przekształcona w czytelnię. I z książką w dłoni może się wygodnie rozsiąść na fotelach, które przypominają przedziały. I to jak gdyby nie jest jedyny akcent w tej bibliotece, który nawiązuje do kolei, bo jak gdyby czarno-czerwone elementy również nawiązują do barw starych lokomotyw, natomiast regały wyglądają tory kolejowe, a czas oczywiście odmierza dworcowy zegar. I tutaj na fotografii możecie zobaczyć tą bibliotekę, umiejscowioną w dawnych pomieszczeniach dworca kolejowego. No nawet walizka nawiązuje do miejsca, w którym biblioteka obecnie się znajduje. Tak jak powiedziałam, podróż naszą po bibliotekach chciałam zakończyć, natomiast chciałam Was zaprosić do quizu. Niestety nie mogę tego quizu przeprowadzić bezpośrednio z Waszym udziałem, więc pozwolicie, że będę zadawać pytania, jednocześnie będę na nie też odpowiadać. Natomiast przygotowałam takie ciekawostki dotyczące bibliotek i książek. Mam nadzieję, że spotkają się z pozytywnym odbiorem z Waszej strony. I pierwsze pytanie, które chciałam zadać, to jest, która biblioteka jest największa na świecie? Tylko nie pod względem budynku, tylko raczej liczby zgromadzonych księgozbiorów. I uważa się na chwilę obecną, że największą biblioteką na świecie jest Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych. Posiada w swoich zbiorach ponad 162 miliony różnych rodzajów dokumentów, w tym między innymi ponad 38 milionów książek, 70 milionów rękopisów, czy też 5 milionów map i atlasów. I tutaj macie zdjęcie jednej z czytelni Biblioteki Kongresu. No to jeśli pytałam o największą bibliotekę na świecie, to zapytam również o największą bibliotekę w Polsce. Największą biblioteką w Polsce jest Biblioteka Narodowa w Warszawie i liczy ona obecnie około 10 milionów zbiorów, także porównując ją do Biblioteki Kongresu, no jest znacznie mniejsza, ale jeśli chodzi o Polskę, no to te zbiory są największe i oczywiście tych zbiorów ciągle przybywa. No pytałam już o największą bibliotekę, no to jaka jest najstarsza książka świata? Za najstarszą książkę świata uważa się książkę, która powstała w wyniku takiego połączenia 6 płytek z 24-karatowego złota. Książka powstała około 3,5 tysiąca lat temu. Jej wymiary to 4,5 na 5 cm i strony zostały spięte takimi złotymi pierścieniami. Oprócz tekstu, bo tekst oczywiście w książce występuje, znajdują się tam także wizerunki wojowników, jeźdźców, syren i liry. I książka powstała w języku etrusków i przechowywana jest w chwili obecnej w Bułgarskim Muzeum Narodowym w Sofii. Jeśli chodzi o szeroko, jak szeroka i wysoka jest najmniejsza książka świata, no to tutaj też wydaje mi się, że będzie to dla Was bardzo ciekawe, bo w 2016 roku, czyli stosunkowo niedawno, Władimir Aniskin, który pochodzi z Nowosybirska, jest fizykiem i miniaturzystą, stworzył książkę, którą uważa się na ten moment za najmniejszą książkę świata. Jest ona tak mikroskopijna, że właściwie nie widać jej gołym okiem. No a cóż dopiero mówić o tym, żeby ją przeczytać. Jeśli chodzi o wymiary, to jej wymiary to 70 na 90 mikronów, czyli innymi słowy 0,07 na 0,09 mm. I Aniskin stworzył ją własnoręcznie, oczywiście używał do tego specjalistycznych narzędzi. Książeczka jest bardzo mała, ale strony oczywiście można przewracać. I one są wykonane z takiej folii poliestrowej i z drutów wolframowych. I dodatkowo, żeby jak gdyby jeszcze podkreślić to, że ona jest taka mała, została książka ułożona na przepołowionym ziarenku maku. Wyobraźcie sobie ziarenko maku, które same w sobie jest już bardzo malutkie, a ono jeszcze dodatkowo w tym przypadku jest przepołowione, no co jeszcze jak gdyby dodatkowo potęguje to wrażenie takiej maleńkości. No to jeśli mieliśmy książkę najmniejszą, no to jak szeroka i wysoka jest największa książka świata w takim razie? Książka, która uważana jest w tej chwili za największą książkę świata, pochodzi z Indii.
Ma ponad 7,5 metra wysokości, 5 metrów szerokości. I o dziwo, no bo to jest taka książeczka nie za duża, w sensie ilości stron, ma tylko tych stron 20. Jest to książka o charakterze religijnym i zawiera fragmenty kazań. Na jej wykonanie mówi się, że potrzebne było aż 40 litrów farby. Widzicie tą książkę no, w sporych rozmiarach na załączonym zdjęciu. Jeśli chodzi o najgrubszą książkę świata, ile stron ta książka posiada, no to za najgrubszą książkę świata uważa się książkę pod tytułem Najgrubsza książka wszechświata. Czyli jak gdyby sam tytuł już nam sugeruje, że mamy do czynienia właśnie z taką najgrubszą książką. I ta książka mierzy 408 cm szerokości, liczy ponad 50 tysięcy stron i waży około 220 kg. I bardzo ciekawa jest jak gdyby zawartość tej książki, ponieważ ona składa się z prac ponad 40 tysięcy dzieci i to są zarówno rysunki, jak i teksty. Nadesłane na konkurs, na ogłoszony konkurs, a konkurs był związany z bezpieczeństwem najmłodszych na drogach. I z tych prac właśnie powstała, uważana w tej chwili za najgrubszą książkę świata, książka pod tytułem Najgrubsza książka wszechświata. To troszeczkę ekonomii i pytanie, ile kosztuje najdroższa książka świata w takim razie. Bardzo długo najdroższą książką świata był kodeks Lester. I to ta cena osiągnięta została w 1994 roku, no czyli dość dawno. I tą książkę kupił za ponad 30 milionów dolarów Bill Gates, czyli założyciel Microsoftu. Ten kodeks to taki XVI-wieczny zbiór pism, notatek, rozważań i teorii sporządzonych przez Leonarda da Vinci, na pewno znacie nazwisko, takiego wybitnego artysty włoskiego renesansu. Natomiast stosunkowo niedawno, bo 3 lata temu, w 2017 roku ten rekord 30 milionów został pobity, bo rękopis drukarski Księgi Mormona został sprzedany za ponad 35 milionów dolarów, czyli jak gdyby 5 milionów dolarów przebił cenę poprzedniej najdroższej książki świata. No to tak podsumowując, mówiliśmy o największych, o najgrubszych, o najdroższych książkach świata, to jaka książka jest najpopularniejsza na świecie? I tutaj bezsprzecznie mówi się, że za bestseller wszechczasów uważana jest Biblia. Według danych szacunkowych została ona sprzedana do tej pory w liczbie ponad 5 miliardów egzemplarzy. I tą ciekawostką dotyczącą najpopularniejszej książki świata chciałam zakończyć to nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo Wam chciałam podziękować za tą wspólną wirtualną podróż. Natomiast chciałam Was zachęcić do fizycznego odwiedzenia miejsc, które w dniu dzisiejszym mogliśmy odwiedzić tylko wirtualnie. Dziękuję.